Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia tak bardzo. I wracamy do czytań, właściwie czytań mitologii, bo dalej jesteśmy przy mitologiach, tylko trochę zmieniliśmy tytuł Mitrowicy i Prawicy. I oczywiście temat będzie dotyczył mitu lewicy i prawicy, ale w interpretacji Rolanda Barthesa. Także to nie jest clickbait, po prostu tak pomyśleliśmy, że fajnie by było stematyzować to spotkanie, dlatego że nazwy czytania albo takie omawianie trochę odstraszają ludzi i będziemy raczej skupiali się teraz na takich tytułach. No, tekst jest ciekawy, dlatego że dotyczy bardzo aktualnych spraw, chociaż ma też swoje minusy, chociażby ze względu na czas, kiedy Barth pisał mitologię, no, z 57 rok. No i też przedstawiam gości, jak zawsze, Adam, Maciej już był z nami raz na poprzednim streamie. Cześć, cześć. Tak, także napiszcie, czy tam dobrze słychać, widać, czy wszystko działa. Widzę, że już ogląda nas 20 osób. Okej. Do góry. Nie, to nie jest clickbait moim zdaniem. Znaczy, faktycznie dwa rozdziały w książce Bartha się tak nazywają, nie? Jest rozdział Mit Prawicy i rozdział Mit Lewicy. Tak. Znaczy ja tak żartowałem z tym clickbaitem. Ale oczywiście tak jest. Jest to bardziej zachęcające, przynajmniej wiadomo o co chodzi. Dlatego, że jak ludzie widzą słowo mitologię, to myślą, że to będzie coś o Grekach, albo nie wiem, co będzie coś o rzymskiej mitologii, tak? Więc na tych wydarzeniach później nie jest jakoś dużo ludzi, a jeżeli konkretnie no, tam napiszemy, że to jest mit lewicy albo krytyka konsumpcjonizmu, to od razu wszyscy chcą się dowiedzieć. Jest, jest. Cześć Tak, to Aleksandra prawda. Drzyżyk. Tak. Znaczy, wydaje mi się, że trop z tym, że kiedy ludzie widzą, że jest wydarzenie o mitologiach, to powinno być coś o Zeusie, jest trafne generalnie, rzecz biorąc, a tu o Zeusie za dużo nie będzie. No. Bardziej, że Bart generalnie, no bo tak jak już ostatnio mówiliśmy, to jest bardzo osobliwe, że tak powiem, rozumienie tego słowa, tego terminu mit, nie? Też mi się O, wydaje, jak że najbardziej. tu w pewnym sensie tutaj jakby ja się obijam często i tutaj jakby to jest dla mnie w dalszym ciągu zagadką, czy Bart jakby pisząc mitologię ogólnie, czy on tą koncepcję swoją, czy w ogóle teorię i analizę, którą przedstawił w tym drugim eseju mit dzisiaj, czy dla niego to jest jakby uniwersalne, że tak można badać wszelkie mity, nie? Czy to jest tylko jakby zastosowane pod to społeczeństwo mieszczańskie, nie? To jest ciekawe dla mnie. I jakby nie jestem w stanie takich jednoznacznej odpowiedzi na to znaleźć. Znaczy, dobre pytanie by było być może ciekawe, czy ktoś z aparatem badawczym Barta byłby w stanie na przykład przebadać właśnie mitologię grecką, nie? Albo Tak, sumeryjską, tak, tak, akadyjską, tak. coś takiego. Tak jak na przykład Lewi-Strauss robił, nie? To, że właśnie Tak. on robił ten. No to było ciekawe. I nie jestem pewny. Jakby czasami się wydaje, że jest taka metafilozoficzna teza Barta, że jakby tak mocno żyjemy w świecie opanowanym przez kulturę mieszczańską, że w ogóle nie mamy dostęp do tej wcześniejszych epok historycznych, nie? Jakby zanurzenie w tym Żeby tylko paradygmacie przechwycone. mieszkańskim, to się stało jakiś taki dziwnie uniwersalny. Esencje pozostały i tylko. I równoważniki. To znaczy, nie wiem, czy w ogóle jest potrzeba dla Barta takiej analizy, jeżeli on się zajmował tylko literaturą i to jest chyba jedna z tych książek, która faktycznie wykracza poza jego twórczość. No, kilka jest takich książek, wykracza poza te teksty, tak, w których on siedział cały czas. Że drugą taką książką jest chyba fotografia, no w sensie ten kamera, jak to było? Światło obrazu, to jest Światło tłumaczenie. obrazu? Tak. I reszta to raczej takie teksty bardziej literaturoznawcze niż jakieś analizy szczególne. A później podchwycił ten temat, jak już wiele razy wspominałem tutaj, Baudrillard i Baudrillard to fajnie też rozwiązuje, idzie tym tropem i doprowadza niektóre pomysły Barta do takiej bardziej spójnej formy, jeżeli chodzi o powiedzenie tego, co Bart nie dopowiedział, dlatego że Bart, on się nie zgadza tutaj z tym, że cała rzeczywistość właściwie jest zmitologizowana. On jednak chce poszukiwać dalej tej prawdy natury, nawet za cenę tego, że no moim zdaniem odmitologizowanie pewnych rzeczy
prowadzi do tego, że te rzeczy po prostu tracą sens dla nas, stają się właściwie niczym, po prostu czystym faktem i tracą te konteksty niektóre, chociaż no, oczywiście można z tym... Tak. Bart na koniec chyba mitologii, znaczy tego drugiego eseju pisał właśnie, że mitolog stoi przed właśnie niebezpieczeństwem, że cała rzeczywistość mu się rozpłynie, jak on będzie właśnie badał te mity, nie? Tutaj jest w tym ostatnim podrozdziale Potrzeba i granice mitologii, tak piszą. Tak, że mitolog też żyje w pewnym sensie zdekonstruowanej rzeczywistości i musi sobie jakoś radzić z tym. Nie użyje ziemi obiecanej, nie? Tak. Opowiadał, nie? Tak. Ja myślę, że możemy przejść do samego tematu, do samego tytułu. Już mamy 50 osób oglądających. Mamy temat mit lewicy i mit prawicy. Tak jak już wspomnieliśmy, to jest tekst z książki Mitologie, zbiór esejów Rolanda Bartha, francuskiego filozofa, strukturalisty, literaturoznawcy. Tekst głównie skupia się na kwestii figur retorycznych albo tak zwanych mitów, które pojawiają się wśród lewicy, prawicy, jak te mity funkcjonują, jak zniekształcają rzeczywistość, albo jak na przykład prawica szczególnie posługuje się nimi. Bart jest filozofem raczej o lewicowych poglądach, dlatego jeżeli chodzi o ten mit prawicy, to tutaj trochę nie dociąga może do jakiegoś poziomu obiektywności, czy jakiegoś zrównoważonego podejścia do lewicy i prawicy, natomiast można ten mit, który to, co Bart nazywa mitem lewicy, można tak samo zastosować, mitem prawicy, można tak samo dostosować do lewicy. Wydaje mi się, że te figury retoryczne, których używa prawica, tak samo używa lewica. Więc tutaj Bart ma zawęszoną też definicję lewicy, proszę. Tak właśnie, też mi się wydaje, że generalnie mi się wydaje, że na innej troszkę definicji lewicy operuje Bart niż my jakby mamy teraz, nie? No, teraz to jest jakby powtarzające się zdanie, czy też takie stwierdzenie, że generalnie różnice pomiędzy lewicą i prawicą, że już jakby to nie są takie kategorie jak podczas, nie wiem, rewolucji francuskiej, czy tam nawet później, nie? Kiedy byli tam żyrondyści, jakobini i tak dalej. I w ogóle i konserwatyści, to było wszystko jasne de facto, nie? A teraz, kiedy żyjemy, że tak powiem, w tym postindustrialnym społeczeństwie, tym płynnej rzeczywistości, no to już jakby się zaciera. I tutaj jakby Bart w tym micie lewicy, jakby tutaj mi się wydaje najważniejsze słowa, jakie tutaj zostały powiedziane, to jest to, że jakby na lewicy możliwe są tylko mity w momencie, kiedy zostaje lewicą, nazwana lewicą, jakby sama się nazywa lewicą i jakby nie pozostaje rewolucją. Nie? Tak. I bo Bart generalnie jeszcze tutaj dopowiadał, że rewolucja jest to akt odczyszczania języka z metajęzyka, nie? Że rewolucja tworzy świat, więc musi korzystać z języka przedmiotu, prawda? Czyli nie może operować na metajęzyku, więc na jako takie, do rewolucji nie może się przylepić żaden mit, prawda? Bo to jest ciągle akt tworzenia. Tak. Ja jeszcze chciałbym wrócić do samego początku tutaj, jeszcze do tego rozdziału, który jest wcześniej przed mitem prawicy, mit jako słowo odpolitycznione. I w ogóle przypomnieć sobie, czym jest mit, żebyśmy podali tą definicję dla tych, którzy po raz pierwszy nas oglądają, dlatego że trochę więcej ludzi mamy. Znaczy, ja powiem, jaka jest funkcja mitu, czym jest mit, już mówiliśmy kiedyś, mit jest słowem, pierwsza, najprostsza definicja dla Barta, mit jest jakąś ideologią, która jest narzucona. Tak, jest na poziomie metajęzyka, co jest dosyć istotne, nie jest właśnie na poziomie języka przedmiotowego, nie? Język przedmiotowy, ten język, gdzie są referencje do takich obiektów, powiedzmy, świata zewnętrznego względem, nie wiem, języka. To mit, zdaniem Barta, jest na tym metajęzyku. Tak. Tutaj też takie najważniejsze funkcje, jakie on podaje tego mitu, no to jest właśnie to, że jakby mit
naturalizuje w pewnym sensie pewne stosunki społeczne, jakby, że tak powiem, zubaża je, znaczy oczyszcza je, można powiedzieć, z historii, no i właśnie naturalizuje. No i też jest, jakby pozostając na tym poziomie semiologicznym, Bard jakby mówi, że mit zniekształca ten język przedmiot, ale go jakby nie zakłamuje w tym sensie, że nie jest w stanie odrzucić jakby całkowicie, tylko jakby posługuje się konkretnymi jakby elementami z języka przedmiotu, które potrzebuje właśnie. Mit czyni rzeczy niewinnymi, jak on mówi. Nie unicestwia, lecz zniekształca, tak, nadaje im formę naturalną, naturalności, takiej wieczności, pozaczasowości. Wydaje nam się, że te rzeczy były zawsze, że ten sok naturalny był zawsze taki naturalny i ten sok, na przykład, na którym jest napisane, że jest powrotem do natury, to rzeczywiście odwołuje się do jakiejś natury, do tych czasów lepszych po prostu. Wydaje się, że w ogóle głównym problemem mitu, przynajmniej tego mitu, który tworzy mieszczaństwo, jest, zdaniem Barta, jest to, że jakby mieszczaństwo tworzy pewną politykę czy pewną polityczność, a za pomocą mitu czy takich mitów codzienności w sposób sprytny ją naturalizuje, nie? Że polityka nie jest już rozpoznawana jako polityka, tylko jako coś takiego zupełnie naturalnego. Stały porządek rzeczy uniwersalny, który zawsze tak był, nie? Że zawsze po prostu było tak i tak, siedź cicho tam, nie tak. Buntuj się w dużym skrócie. No właśnie to, że odhistorycznia pewne, że tak powiem, procedury i pewne relacje społeczne, odhistorycznia w tym sensie, że właśnie naturalizuje je, nie? Że można powiedzieć, że to jest jakby powrót do matni, nie? Że tutaj generalnie z tego nie ma wyjścia, że taka jest natura, nie? I to jest jakby jeden z mocniejszych, że tak powiem, jedna z mocniejszych figur, która może przekonywać jakby ludzi, że nie ma się przeciwko czemu buntować, nie ma co zmieniać i nie ma w jaki sposób tego zmieniać, nie? No to tak jak nikt się nie buntuje przeciwko temu, że drzewa, że z liście spadają z drzew, nie? To byłoby bezsensowne, zupełnie absurdalny bunt, nie? Po prostu tak już jest, nie? I tak samo tak już jest, ma być w przypadku takich rzeczy jak szkoła, moda, stosunki społeczne, nie? To, że musisz mieć szefa, pracować w biurze i tak dalej, i tak dalej. Tak. Kultura łacińska, powrót do korzeni. Tak. Znamy te hasła, szczególnie teraz są widoczne bardzo w tym dyskursie politycznym. No i Bart tutaj mówi taką rzecz, że tak jak już powiedzieliście, że mit jest słowem odpolitycznionym, tam zadaje sobie pytanie, czy rzeczywistość jest polityczna, odpowiada oczywiście twierdząco, że tak jest, nawet w każdej rzeczy, tam powołuje się na Marksa, jest, wystarczy nawet spojrzeć na jakiś najmniejszy, najdrobniejszy i najbardziej rozproszony ślad polityki, można znaleźć w każdym przedmiocie, tak. No i właściwie czym są mity polityczne? Mity polityczne mogą być mocne, a mogą być właśnie mogą być słabe. Różnica jest, nie jest jakaś może istotna dla nas, możemy ją wymienić w sumie. Te, które mocne, widać od razu po nich, że to są wprost takie rzeczy zideologizowane, że one nawet nie ukrywają, że są mitem. Natomiast najbardziej niebezpieczne to są, które słabe, dlatego że tam nie widać tej polityczności. Tam właśnie ukazuje się ten wieczny porządek rzeczy. Ta partia, która mówi, że tak zawsze było, i my chcemy wrócić do tego, przywrócić ten stan naturalny, tak jak Adam podał przykład z liściami właśnie. No i dobrze, teraz myślę, że możemy przejść do tego mitu lewicy. Co nam, jak nam Bart przedstawia lewicę i gdzie jest ten mit lewicy? Co o tym myślicie? Tutaj wydaje mi się, że kluczowym pojęciem jest rewolucja. Bo jak się wydaje, po pierwsze powinniśmy sobie wyjaśnić, czym jest rewolucja. Rewolucja jako takie przywrócenie porządku działania, nie? Z rzeczywistości. Przez to, że rewolucja tworzy świat, przywraca porządek działania, to powraca do tego świata języka przedmiotowego, tak się wydaje, nie? Że po prostu w rewolucji trzeba działać obiektami na inne obiekty, nie? Tam przesuwać kamienie, robić tego typu rzeczy, pikietować, no jakby działać z materią, nie? Tak, i tutaj jakby mi się wydaje, że w dalszym ciągu
jakby tutaj przez całą zresztą, przez całą książkę Barta jakby przewija się ten, ta, że tak powiem, etyczność. On tak w jednym momencie to eksplicite powiedział o tej etyczności znaku, nie? Że znak musi generalnie pozostać arbitralny i nie może szukać alibi, nie? Że musi pozostać arbitralny, musi jakby denotować jedną rzecz i generalnie musi pozostać, tak jak mówiłem, arbitralny, nie może zostać znaturalizowany, to wtedy jest to taka właśnie mątwa i się robi nieprzyjemnie, robią się mity, nie? I generalnie tutaj co Barthes powiedział o tym micie lewicy, no to tutaj generalnie tak na samym początku właśnie tego podrozdziału mówił, że jedynym słowem, który się sprzeciwia językowi odpolitycznionemu, czyli temu językowi mieszczańskiemu, prawicowemu, jest właśnie język, który pozostaje polityczny. Czyli jakby nie próbuje się unaturalniać i właśnie działa w sposób bezpośredni i bez alibi. I tutaj generalnie, co mi się bardzo, jestem krytyczny dosyć tutaj, jeżeli chodzi o Barta, no to można powiedzieć, że generalnie w tym podrozdziale jakby on pozostawał w dalszym ciągu tak bardzo osadzony ideologicznie, można powiedzieć, w porządku industrialnym, ponieważ tutaj generalnie samosłownictwo, prawda, wytwarzanie, nie? Hannah Arendt generalnie w Kondycji ludzkiej bodajże skrytykowała generalnie właśnie tą koncepcję Marksa, dlatego że uważała właśnie, że wytwarzanie jest tylko jednym z modusów bycia, że tak powiem, człowieka, nie? I mi się tu wydaje, że to jest bardzo zasadne, ponieważ tutaj generalnie nie jest to jakby bezpośrednio znaturalizowane, ale do pewnego, jest to w pewien sposób etycznie wskazane, żeby wytwarzać, nie? Żeby wytwarzać nie tylko przedmioty, tylko żeby wytwarzać nowy dyskurs i żeby nie szukać alibi. I tutaj mi się wydaje, że to jest w jakiś sposób może właśnie przez swoją nienaturalność zostaje tu w pewien sposób znaturalizowany. I dlatego mi się wydaje, że tutaj presuponuje Barthes pewien stopień zero, że tak powiem, dyskursu, nie? Że mówię tym językiem przedmiotem, prawda? I tutaj ja generalnie, jeżeli chodzi o taką genealogię, nie? No to tutaj można by się doczepić, tak jak Baudrillard zresztą to zrobił to było w System of Object bodajże, nie? Że najpierw jest pewna intencja, zawsze jest najpierw pewna intencja, a później jest dopiero użycie, nie? No ja w pewnym sensie pozostaję przy tym właśnie rozpoznaniu, że najpierw jest pewna intencja, a później jest pewne użycie tej intencji właśnie, żeby stworzyć. Znaczy wytwarzanie nigdy nie jest na samym początku. Dobrze, ja bym definiował te pojęcia, których używamy, dlatego że podejrzewam, że to może być niejasne dla niektórych. Dobra, wracając do tematu, bo powiedziałeś o wydajności, w jakim kontekście, gdzie zostało to użyte, dlatego że teraz, szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi na to. Mówisz o wydajności, co to, gdzie to jest wydajność? W sensie, jeżeli chodzi o mit lewicy, tak, który przedstawia Barthes taki. Tak, on nie mówił o wydajności, tylko o wytwarzaniu. Prawda? Wytwarzaniu, przepraszam, tak. Człowiek wytwórca i jego język, który nie jest mityczny. Tak. Człowiek wytwórca, no tam przykładem z mitu na lewicy jest drwal, który bezpośrednio jest drzewem, nie? Tak, że on jakby nie mówi o drzewie, tylko on jakby mówi poprzez drzewo, nie? Czyli tak. Jest różnica, którą wprowadza tutaj Barthes. Język przedmiot i metajęzyk. Różnica polega na tym, że w tym metajęzyku znajduje się mit. Język przedmiot to jest ten język prawdziwy, którym żyje właśnie taki wiejski drwal, czy żyje właśnie osoba, która na przykład używa różnych powiedzeń. Czy to jest ten język taki prawdziwy, żywy, ludowy, można by tak powiedzieć. Natomiast ten język mityczny to jest język z innego porządku, z porządku ideologii. Taka jest tutaj różnica. No i Barthes nie ma tutaj za dużo do zarzucenia lewicy. Powołuje się w ogóle na Stalina,
który wydaje mi się, że nie jest za dobrym przykładem. To jest taki... Sam stosuję tutaj pewne chwyty retoryczne. To jest ucieczka właśnie, takie ad Stalinum typowe. To pokrytykujmy Stalina. Bo to, no dobrze, to Stalin w takim razie tutaj jako ten główny, jakby go nazwać, psotnik rewolucji, tak? Stworzył jakiś mit, ale nie sam Stalin, lecz tylko jakby Stalin jako przedmiot właśnie. Stalinizm, sam stalinizm wytworzył pewną formę mitu i ten mit jest właśnie nieuchronny. Co to on jeszcze mówi? Że cała partia komunistyczna musiała się dostosować do tego. To są rzeczy dość znane. Znaczy mit stalinowski ma być jednym z przykładów mitu na lewicy, nie? A chyba takim najpełniej analizowanym, zaraz potem przechodzi, dlaczego mit na lewicy jest słaby, nie? Bo lewica tam reprezentuje biednych generalnie, to jest taki trochę jakiś nie generuje silnego dyskursu. Dlaczego jest tam nieistotny? Więc wydaje mi się, że w tym w sumie dosyć krótkim rozdziale mit na lewicy, ten mit stalinowski, to jest taki najbardziej wyraźny przykład jakiegoś takiego mitu lewicowego. Tak, i tutaj generalnie Bart właśnie mówi, że jakby mit na lewicy zawsze de facto jest to mit, który jest jakby widać na pierwszy rzut oka jego sztuczność, jego wytworzenie, prawda? Nie jest w stanie się sam znaturalizować, nie? Jest taki skonstruowany, można powiedzieć, na szybko. Jest taki, jest albo wątły, albo jest właśnie taki wątły w tym sensie, że mało rzeczy obejmuje, albo jest taki właśnie ciężki i łatwy, że tak powiem, do rozpoznania. I dlatego nie ma takiego znaczenia na lewicy, tak jak je pojmuje Bart, bo dla mnie de facto to, co Bart generalnie uważa za lewicę, za taką prawdziwą lewicę, to jest właśnie ten porządek rewolucyjny. Nie? Czyli, że, tak, tak. Że jak ewidentnie... się nie w to nie wierzę. Jasne. Nie, ewidentnie wyróżnia po prostu dwie lewice. Jest lewica rewolucyjna i nierewolucyjna. I chociaż tego nie pisze tak explicite, to też moim zdaniem widać ewidentnie, że ta rewolucyjna to jest ta prawdziwa lewica, nie? Nierewolucyjna to jest taka, która się chowa, jakby tam maskuje samego siebie, wytwarza niewinny metajęzyk i przyjmuje kształt natury, dokładnie. Nie? Czyli stosuje pewne sztuczki, trochę podobne, analogiczne do mieszczaństwa. Dobrze, to jeżeli z tą lewicą to tyle można powiedzieć, no gdybyśmy to spróbowali do czasów dzisiejszych odnieść, to w takim razie no, okazałoby się, że ta cała lewica jest mitologizowana mocno poprzez właśnie mieszczaństwo, czy drobno mieszczaństwo. I wyszłoby na to, że każdy swoje mity tworzy i, no i już nie ma tego rewolucyjnego jakiegoś ruchu oporu, czy coś takiego. Dla niego tylko ta lewica rewolucyjna jest zdolna w ogóle do jakichś zmian, natomiast inaczej być nie może. Dobra, przejdźmy może do prawicy. Mit na prawicy. To tak. Minimalnie jeszcze odnieść do świata współczesnego. Wydaje mi się, że głównym problemem jakby byłby dzisiaj zidentyfikowaniem rewolucji, a dokładniej klasy rewolucyjnej. Nie? Nie do końca wiadomo, kto miałby pełnić tą rolę. Czy to mają być prekariusze, czy to mają być uchodźcy, słaby ten tam proletariat krajów przemysłowych, azjatyckich na przykład. No nie wiadomo do końca, nie? W sensie nie wiadomo, kto miał być rewolucyjny dzisiaj. Właśnie ta i tutaj ta właśnie to miałem na myśli, kiedy mówiłem, że jakby to myślenie Barta o rewolucji jakby pozostaje w pewnym sensie w porządku industrialnym, nie? Że kiedy prawda, były fabryki, była możliwość, że tak powiem, buntu i tak dalej, pracownicy kontra pracodawca i tak dalej, no to jakby w dalszym ciągu pozostawała ta koncepcja rewolucji Barta jakby w sile, przynajmniej u nas, nie? U nas, czyli na bogatej, można powiedzieć, północy, nie? No i generalnie to, do kogo można odnieść w dalszym ciągu, do kogo może w dalszym ciągu stosuje się to rozpoznanie Barta, to może są te kraje trzeciego świata albo właśnie uchodźcy. Nie? Natomiast tutaj, jeżeli byśmy stosowali to do Europy, no to jest dosyć słabe rozpoznanie, ponieważ
tak jak mówiliśmy, u nas już nie ma de facto takich ruchów rewolucyjnych, nie? Nie ma się, nie ma możliwości jakby sprzeciwiania się i tworzenia dyskursów. Może dlatego, że właśnie wszystko już zostało powiedziane. Tak. No. No też świat zachodni jest dosyć wygodny. Jakby jest to takie znane rozpoznanie Marksa, że tam proletariat nie ma do stracenia nic poza kajdanami. Jednak wydaje się, że współczesny żyjący na zachodzie, nawet robotnik, a już zwłaszcza powiedzmy jakiś taki niebieski kołnierzyk czy urzędnik, to ma całkiem sporo do stracenia, między innymi tam swoje seriale na Netflixie, swoje koty, kolekcje herbat i tak dalej, i tak dalej. No i też się zmieniła jakby organizacja pracy mimo wszystko. No przeszliśmy z wytwórstwa. Teraz wszystkie jakby takie, można powiedzieć, skupujemy te wszystkie produkty de facto od tych krajów biednych, no i przetwarzamy to na technologię wysoką, albo żyjemy, że tak powiem, właśnie z postkolonializmu. No i jakby żywimy się tymi usługami, jakby nie wytwarzamy i nie ma tych fabryk, nie ma miejsc do organizacji, no i de facto nie ma miejsc do rewolucji. Nie ma ewolucji miejsc. Też. Do ewolucji też nie ma. Nie, no pozmieniało się bardzo. Załóżmy, że jesteś takim, powiedzmy, mieszkańcem Zachodu, który zajmuje się kopaniem bitcoinów, nie? Zbudowałeś sobie jakiś taki potężny komputer, wmontowałeś w niego tam 5 kart graficznych i on tylko leci i mieli bitcoiny, nie? Cały dzień. Ty de facto w ogóle nie uczestniczysz w gospodarce, o której mówi Bart, nie? Znaczy, to jest jakieś wytwarzanie, być może coś powstaje, ale to jest tak niesamowicie jakaś abstrakcyjna sytuacja, że jesteś bardzo odległy od tego świata, od tego świata, powiedzmy, industrialno-fabryczno-mieszczańskiego, nie? Ostatnio to co mieliśmy, można powiedzieć, taki suplement, no Jezus. Nie, może nowe pole się otwarło, że tak powiem, rewolucyjne, czy nowy jakby sposób walki, tak jak na przykład Deleuze pisał o społeczeństwach kontroli, nie? On pisał tam swego czasu o tym właśnie, że otwierają się pewne perspektywy właśnie w tym zakresie, że można z władzą walczyć przez cyberprzestrzeń, nie? No i ostatnio właśnie mieliśmy tego suplement. Jak właśnie było to jak na Reddicie się, prawda, zbili tam wielu smolgarów, no i zrobili, że tak powiem, bałagan na giełdzie, nie? No i to może się otwarła, prawda, że tak powiem, droga, ale w dalszym ciągu to jakby to już nie jest jakby, nie jest ten porządek industrialny, o którym mówi tutaj Bart, w którym bardzo mocno pozostaje. No, jak najbardziej. Odniesienie w ogóle analiz Deleuze'a, może się tym kiedyś zajmiemy, ale odniesienie analiz Deleuze'a do świata jakby tych wysokich technologii internetowych wydaje mi się bardzo ciekawe. On już tworzył, kiedy internet istniał, nie wiadomo, bo to tam lata 70., 80., ale nadal był taki dosyć raczkujący, nie? Ta teoria wydaje mi się dobrze pasuje do współczesności. Ale no dobra, jeśli chodzi o mit na lewicy, to chyba tyle. Jeszcze można powiedzieć, że jakby mit jest ubogi, dlatego że reprezentuje, no właśnie, przynajmniej zdaniem Barta, uciśnionych, proletaryzowanych lub kolonializowanych, więc jakby dziedziczy cechę pewnego rodzaju słabości, niemożliwości silnego oddziaływania po osobach, które stara się reprezentować. Dobrze, to przechodząc do tematu mit na prawicy, i temu Bart poświęcił trochę więcej stron. Dobrze, to od czego byśmy tutaj zaczęli? No, statystycznie rzecz biorąc, może początek przeczytam, dlatego że wydaje mi się, on jest tutaj taki bardzo przemawiający. Statystycznie rzecz biorąc, mit znajduje się na prawicy. Tu ma on zasadnicze znaczenie, pisze Bart. Dobrze wykarmiony, lśniący, zaborczy, gadatliwy, bezustannie się wynajduje. Jest w stanie uchwycić wszystko. Sprawiedliwość, moralność, estetykę, dyplomację, sztuki użytkowe, literaturę z dużej widowiska. Jego zaborczość ma tę samą miarę, co mieszczańska denominacja. Denominacja, przepraszam. Mieszczaństwo chce zachować jego istnienie, nie ujawniając go. Na tym polega negatywność mieszczańskich pozorów. Bez końca pobudza mit, tak. No i właściwie to tyle może na początek.
jeżeli chodzi o mit, i dalej Bart będzie się skupiał na tych miejscach, w których mit się pojawia. On mówi, że mit pojawia się w przestrzeni społecznej. Jest tam on artykułowany i przemawia do nas poprzez różne magazyny, czasopisma, no poprzez media ogólnie, moglibyśmy powiedzieć. Tak. I mówi, że no, trzeba zastanowić się właściwie nad figurami retorycznymi, których używa prawica najczęściej, czy figury retoryczne, które pojawiają się w takim, no właśnie, w czym one się pojawiają. On cały czas mówi o micie mieszczańskim, więc dla mnie ta kategoria mieszczaństwa jest trochę taka przestarzała, trochę bardzo przestarzała. Nie wiem, dlaczego on w ogóle tym językiem się posługuje. Znaczy, rozumiem, że to jest marksowskie jakieś pojęcie, ale czy to jest w ogóle stosowne? Może nad tym się zastanówmy, czy to jest stosowne do dzisiejszego społeczeństwa, czy nawet tego z lat 60., 50. Czy to ma sens, takie mówienie w kategoriach mieszczaństwo, drobne mieszczaństwo? Czy to jest klasa średnia? Kim są ci ludzie? Właśnie, szczerze powiedziawszy, generalnie, jeżeli byśmy patrzyli na taką stratyfikację społeczną i tak dalej, to można powiedzieć, że to, co zostało rozpoznane jako drobnomieszczaństwo przez Marksa tam w ideologii niemieckiej i innych tekstach i tak dalej, prawda? No to jeżeli chodzi na przykład o, jeżeli rozpoznawać to przez sposób dochodu, no to to jest w pewien sposób niemożliwe. Jeżeli popatrzeć na jakby na relacje władzy, czy ktoś jest pracodawcą, czy pracownikiem, nie? To w pewnym sensie też jakby to zostało w pewien sposób rozmyte, nie? Dlatego tutaj to, co jest ważne, to nie odniesienie do bezpośredniego ulokowania społecznego jednostek czy pewnych grup, tylko sposobu, w jaki oni, że tak powiem, postrzegają świat. I mi się wydaje, że to jest w pewien sposób ważne tutaj u Barta, to właśnie, że on mówi nie o to, że on nie mówi o klasie społecznej, o mieszczanach, nie? Że mieszczanie tak mówią, albo drobno mieszczanie, chociaż to on tam też mówi, ale generalnie on przez to rozumie, tak mi się wydaje, przede wszystkim ideologię mieszczańską, nie? Czyli to, co jakby mieszczanie i drobno mieszczanie wprowadzili do dyskursu i co jakby w dalszym ciągu żyje. I mi się wydaje, że w dalszym ciągu u nas żyje, że w dalszym ciągu jakby operujemy w większości tą ideologią mieszczańską, drobną mieszczańską zresztą też, nie? To jest moje rozpoznanie. Tak, czy to jest to wielkie polskie pytanie, nie? Czy w Polsce istnieje mieszczaństwo? czy jesteśmy bardziej chłopską kulturą? To był typ kontrowersji. Wydaje mi się, że teraz jak najbardziej w Polsce istnieje mieszczaństwo. I to takie dosyć uzachodnione, można powiedzieć. Jest jedna ciekawa rzecz, na to zwróciłem uwagę, jeszcze tak trochę wracając do tego podziału mieszczaństwo, drobno mieszczaństwo. Tam jest trzecia figura, nie? Identyfikacja i pod koniec tego rozdziału o identyfikacji, zanim zaczyna ten o tautologii, to stwierdza, że drobno mieszczaństwo nie jest liberalne, wytwarza faszyzm, podczas gdy mieszczaństwo się nim posługuje. Postępuje ono z opóźnieniem drogą mieszczaństwa. Innymi słowy, łączy drobno mieszczaństwo z zjawiskiem faszyzmu, nie? Jakby drobno mieszczaństwo zasila faszyzm, a mieszczaństwo korzysta z faszyzmu prawdopodobnie, żeby w domyśle, tak sobie wyobrażam, żeby uwalić rewolucyjną lewicę, nie? Za pomocą tam ugrupowań faszystowskich. Zakładam, że taki tu jest typ myślenia politycznego. To jest ciekawe, bo to już nie brzmi marksowsko, to brzmi tak trochę, bym powiedział, jak szkoła frankfurcka, nie? Które nie jestem pewien, czy Bart mógł znać, w sensie historycznie na pewno, bo oni byli zaraz obok w RFN-ie i w Ameryce, ale nie wiem, czy miał z nimi kontakt z ich twórczością, czy doszedł do tego jakoś, nie wiem, analogicznie. No jest bardzo możliwe w sumie, że doszedł analogicznie, bo to jakby no, w podobnych czasach tworzyli też, nie? No, tam, nie wydaje mi się właśnie, żeby się dało nie wydaje mi się, żeby się dało pokazać tak prosto tekstualnie, że na przykład Bart tam wziął teksty, dajmy to, nie wiem, Adorna, Horkheimera, tam jeszcze Ericha Fromma i po prostu sobie przekopiował, nie? Raczej to jest kongenialne, w sensie no. Wychodzi z trochę z podobnych czytań i dochodzi do podobnych wniosków, ale równolegle.
Znaczy to były czasy, kiedy jeszcze właśnie był aktualny egzystencjalizm, lata 50. I działalność translatorska też nie była aż tak rozpowszechniona w tych krajach. Już nieraz czytałem, że właśnie w pracę Niemców, jeżeli chodzi o strukturalizm, to strukturaliści po prostu nie czytali tego do którychś tam lat 70. czy 80., aż później zaczęli się interesować szkołą frankfurską. Szczególnie, że ta szkoła frankfurska jeszcze dalej działała, tylko już, no jak tam, Adorno wrócił do Niemiec, no tak. Też to oddziaływania szkoły frankfurskiej były widoczne dopiero w roku 68, tak szczególnie Marcuse, Adorno, te wszystkie Tak, teksty. Marcusego. No. Ale tutaj mamy tekst z 56, więc wydaje mi się, że ich nie czytał. Też trudno powiedzieć, nie? Nie chcę rozstrzygać na tak lub na nie. Ale faktycznie można tutaj pewne wspólne myśli wynaleźć. No, to jest dosyć ciekawe. Można pogrzebać i popatrzeć, czy czytał. Może się nawet... Nie, chyba Foucault nawet nie czytał przez dłuższy czas. Lata 80., 70. zaczął czytać. Tak, oni, no. mieli tego, mieli Althussera. Tak, był ich taki, mieli swoich. Że tak powiem, to był ich taki ojciec, że tak powiem, marksizmu. Neomarksizm. Znaczy wiecie, nie? Jeśli przyjąć teorię spiskową na temat marksizmu kulturowego, to istniała jakaś taka międzynarodowa komórka, która po prostu sterowała tym całym ruchem i oni tam przesuwali tych myślicieli do różnych krajów i sterowali odgórnie. Oczywiście, tak, to do masoneria. Tylko, że no, to chyba nie jest prawdziwe, nie? Niestety lub niestety. Niestety nieprawdziwe. To by było, szczególnie... było prawdziwe. No, szczególnie, że wszyscy się różnili tam między sobą. Dobra, przechodząc do retoryki prawicy, którą tutaj wymienia Bart, pierwsza figura retoryczna to jest szczepionka, tak ta figura się nazywa. Od razu mamy pewne skojarzenia, ale nie chodzi chyba o szczepionkę taką, która wywołuje autyzm, czy szczepionka, która ma tam zaczipować ludzi, chociaż takie pierwsze skojarzenia mogłoby się nasunąć. Szczepionka to jest po prostu jakieś działanie, które ma, to znaczy zwrócenie uwagi, na przykład, podaję przykład bardzo znany, znaczy dla mnie znany, z życia wzięty, na przykład w Rosji są jakieś organizacje pozarządowe, chociaż tak naprawdę nie są pozarządowe, które zajmują się tym, że zwracają uwagę, chyba w Polsce też macie, zwracają uwagę ludziom, którzy parkują samochody na przykład na krawężniku, kleją naklejki i no zaczynają ich tam jakoś, próbują ich zmienić, tak? Próbują naprawić sytuację, niesprawiedliwość. I to jest takie zło mniejsze, które ma odwrócić uwagę od tego zła większego, które tak naprawdę się ukrywa. No w Rosji wiemy, co się tam dzieje politycznie, tam wsadzają do więzienia różnych ludzi. Teraz ta sytuacja z Nawalnym, jakieś zabójstwa dziwne się odbywają tam Nowiczkiem. Natomiast jest takie zło mniejsze, organizacja, która zajmuje się właśnie tym, że po prostu zwracają uwagę ludziom, że ich samochód stoi na krawężniku i to jest problem, z tym trzeba walczyć, oni mówią, tak? To jest najważniejszy problem dla nich, poza tym, że oni te samochody stawiają nie na parkingu, to innych problemów nie istnieje. Na YouTubie po 5 milionów wyświetleń, proszę. Tak, i generalnie tutaj taki najbardziej, to chyba w dwóch wierszach Bart napisał, że szczepionka to jest wyznanie przypadkowego zła jakiejś instytucji klasowej po to, aby tym lepiej zamaskować zło podstawowe. I tutaj jest jakby taka najbardziej zwięzła definicja tego. I tutaj generalnie Bart w tych wcześniejszych swoich esejach, znaczy w wcześniejszych swoich tekstach, mówił tutaj o Marlonie, o filmie z Marlonem Brando i tam właśnie zostało przedstawione, jaki to, prawda, kapitalista jest taki nieprzyjemny i tak dalej, ale w pewien sposób jakby Brando w dalszym ciągu jest mu podległy, Brando pracownika grał tam. Tutaj zostaje właśnie pokazane to, że jakby nie zostaje u samej podstawy, że tak powiem, podważone to,
u samej podstawy podważony, czyli tak po prostu nie powinno być. Nie, nie powinno się dopuszczać takich ludzi, nie wiem, do władzy, nie? Czy że po prostu chęć zysku ich spacza, można powiedzieć. Tylko tutaj zostaje pokazane, że faktycznie może się zdarzyć, że ktoś jest zły, ale lepszej alternatywy nie ma, nie? Czy w ogóle alternatywy nie ma, jakby Thatcher powiedziała, there is no alternative. I tutaj generalnie to, co ja sobie na przykład zanotowałem, to tak z takich dzisiejszych przykładów, tak sobie przy każdej figurze retorycznej sobie zanotowałem, co, bo jest generalnie bardzo, bardzo, bardzo dobrze się stosują do obecnych sytuacji te wyliczone figury. I ja tutaj przy tej szczepionce taki z życia codziennego przykład, na pewno wiele razy na przykład słyszymy, że kapitalizm ma swoje wady, ale właśnie nie ma lepszej alternatywy, nie? Czyli tutaj zostaje wyliczone kolejno, nie? Że to jest złe, że to jest złe, że to jest złe, ale nic lepszego nie ma, prawda? I jakby w pewien sposób właśnie przez wyliczenie tych takich drobnych wad zostaje jakby na nowo ukonstytuowany porządek, nie? Że tutaj lepszej alternatywy nie ma, więc nic nie będziemy robić, pomimo że to ma swoje wady. Bardzo kontrowersyjny przykład, powiem ci, ja bym poszedł jeszcze taką bardziej stronę na przykład z ekologią, tak, często, że no tam trochę to szkodzi coś tam ekologii, ale tak żeby doprecyzować, bo rzeczywiście, no nie chodzi teraz o zniesienie całego systemu, ale no dobra, żeby nas tutaj nie zaatakowali od tej strony, chcecie tutaj zmieniać wszystko. Już, prawda, jesteśmy przy mitach prawicy, tak, no to tak. Tutaj się skupiam na retoryce prawicy, prawda. Jasne. No tutaj właśnie. Mi się wydaje, że bardzo dobry przykład. Jest taki do zaobserwowania na co dzień, prawda? Możemy się spotkać za każdym razem właśnie z czymś takim. To prawda. Dobrze, to może jeszcze inna figura retoryczna, to znaczy ta druga, która po prostu pozbawia historii pewne rzeczy i czyni je naturalnymi. Zresztą tak definiowaliśmy mit, natomiast figura retoryczna to jest trochę co innego. Ma to samo po prostu robi co mit, tylko w taki sposób, że my ją, no rozumiem, że ją używamy po prostu tej figury retorycznej. To znaczy tutaj używamy, no bo dla Barta prawica się posługuje tą figurą retoryczną i on to świetnie porównuje z taką służbą domową, tak, która przychodzi nie wiadomo skąd, przynosi nam jedzenie, albo taka matka, która przynosi nam jedzenie i tak zawsze było, że dostawaliśmy tam coś od mamy, natomiast nie mamy świadomości, że to jednak wiąże się z pewnym wysiłkiem, że jest jakaś historia, że ci ludzie też, no jeżeli chodzi o służbę domową, to też mają swoje tam potrzeby i tak dalej. Podobnie działa taka retoryka, że przecież tak zawsze było, zawsze istnieli biedni, tak, i zawsze to ich było miejsce właściwe, więc dlaczego mielibyśmy coś zmieniać? Takie no, odwołanie się do natury, można to nazwać właśnie tak ad naturem. Tak, tutaj jest też Hiszpania z Błękitnego Przewodnika. Zakładam, że to jest jakaś seria takich książeczek turystycznych, powiedzmy dla takich mieszczańskich podróżników. Była stworzona dla turysty. Od zawsze ludy prymitywne przygotowywały swoje tańce jako egzotyczną rozrywkę. I to, wydaje mi się, dobrze się odnosi do współczesnej Polski. Znaczy, dobra, też jest oczywiście pandemia, nie? Ale zanim była pandemia, to wydaje mi się, że takim typowym doświadczeniem polskiego mieszczaństwa nowego był wyjazd do ciepłych krajów, tak zwanych na wakacje, zwłaszcza tego słynnego Egiptu, do którego kiedyś tam, jak się wydaje, po bardzo wielu Polaków jeździło na ferie. Właśnie ten taki dziwaczny, przycięty, dziwaczna, przycięta reszta świata, nie? Ten taki Egipt, ale nie Egipt, w którym jest, no jest jak jest, powiedzmy pod pewnymi względami nadal jest to społeczeństwo feudalne, tylko ten taki dziwny Egipt kurortu Sharm el-Sheikh i pamiętników z wakacji, nie? To jest uważam, część takiego imaginarium polskiego mieszczaństwa czy polskiej klasy średniej, nie? No teraz chwilowo zawieszone, bo jakby nie można podróżować z uwagi na COVID-a. Tak, no. Tutaj co jeszcze mógłbym powiedzieć właśnie o tym
pozbawieniu historii, no to tutaj faktycznie bardzo dobrze bardzo dobrze zostało zobrazowane, jeżeli chodzi o tą służbę domową. No i tutaj na samym końcu właśnie zostaje wypowiedziane przez Barta, że tutaj to jakby ma pokazać nieodpowiedzialność człowieka, nie? Czyli tutaj jest jakby w dalszym ciągu mowa o tym, że to jest naturalne, że to nie jest historyczne. I tutaj generalnie ja się dużo razy spotykam, ja sobie tak wypisałem do większości takich, co mam właśnie codzienne moje doświadczenia, tych figur. I to, co ja się bardzo często z czymś takim spotykam, to jest na przykład odniesienie właśnie obecnych stosunków mieszczańskich do, można powiedzieć, do jaskini, czy do, można powiedzieć, epoki kamienia, nie? I tam bardzo często się spotkam z czymś takim, że ludzie mówią wewsząd właśnie, że ludzie w jaskiniach wymieniali już wtedy na przykład kije na patyki i tak dalej, że już wtedy była wymiana, był barter i coś takiego. O, takiego, mimo że czegoś takiego po prostu nie było. Słynny mit barteru pierwotnego, tak, który wywodzi się od Smitha, nie? Tak, dokładnie. I ja właśnie ostatnio o tym czytałem, bodajże mam chyba gdzieś tutaj tą książkę, u Graebera chyba to było. Tak, w długu. Nie ma takiego faktu antropologicznego jak pierwotny barter. Jak usłyszycie, że ktoś wymieniał kije na patyki w jaskini, i to zostało jakby w dalszym ciągu pociągnięte i to jest w dalszym ciągu jakby odtwarzany ten mit, ale czegoś takiego nie było. Nie było czegoś takiego jak barter pierwotny. Sama idea tego barteru pierwotnego moim zdaniem jest świetna właśnie, że jesteś takim łowcą po prostu. No. Tam polujesz dużo na zwierzęta, robisz buty, ale potem wiesz, masz 50 par butów i nie masz żadnego chleba i co teraz, nie? Tak. Musisz szybko pójść do piekarza i wymienić swoje 50 par butów na tam, nie wiem, 40 jego bochenków chleba. Nie. I już mamy odtworzone pięknie społeczeństwo z epoki kawienia, nie? Tak, książka Graebera, ja czytam Davida Graebera, Dług, właśnie 5000 lat historii, jest pod względem walki z tym mitem pierwotnego barteru fenomenalne. To jest mit strasznie rozpowszechniony, nie? Wystarczy pójść do dowolnego znajomego, który interesuje się tak zwaną gospodarką wolnorynkową i on na pewno będzie pewny, nie? Że tak, po prostu barter to przy wszystkich społeczeństwach pierwotnych, wiadomo, nie? Naturalny sposób wyłaniania się pierwotnego kapitalizmu. Powiem więcej, to o barterze, ten mit barteru w dalszym ciągu figuruje na polskiej Wikipedii. O, tak. Gdzieś to usłyszałem i faktycznie sprawdziłem, jest normalnie na Wikipedii, że przed wymianą pieniężną był barter. Nie było żadnego barteru, nie ma takiego faktu ani antropologicznego, ani historycznego. Nie było przed wymianą pieniężną, czy nie ma dowodów, że był, prawda, barter. Co było? Mówisz, że warto przeczytać tą książkę, tak? Moim zdaniem jest fenomenalna. Ja sobie kupiłem, bo Graeber umarł w zeszłym roku. Tak, właśnie ja mam mam o pracy, tylko ją książkę. Bullshit Jobs, no. Dobrze, Adam, przerwaliśmy cię, to możesz dokończyć. Nie, jakby w zeszłym roku dowiedziałem się, że Graeber umarł, przypomniałem sobie, że napisał tą książkę o długu. Jak pracowałem w księgarni, to sprzedałem parę egzemplarzy i stwierdziłem, że pora przeczytać. Bardzo dobra. Myślę, że ma sporo daje do myślenia w kontekście tej filozofii, czy właśnie takiej genealogii moralności, bo tam jest sporo dyskusji o tym, jak język moralności tak naprawdę czerpie z języka długu, nie? Tak. I że dużo takiej myślenia religijnego to właśnie jest myślenie w kategoriach długu, nie? Że tak. Sąd ostateczny, wasze długi zostaną odpuszczone. Typowa ekonomiczna procedura generalnie, nie? Bóg wyrówna wszystkim, już nie trzeba będzie płacić podatków na przykład. Ale dobra. Bartek Małek pisze, że pierwotny barter był, ale nie na tak pierwotnym poziomie społeczeństwa. Istnieje problem dwustronnej niezbieżności potrzeb. Co jest ekonomiczną koniecznością? Po prostu niekoniecznie był w tych jaskiniach. Stricte barter nie, ale różne formy ekonomii darów, na przykład wśród rdzennych plemion afrykańskich i papuaskich. No ale tak, to nie jest barter. Ekonomia daru i wymiana rytualna to nie jest barter po prostu, nie? No.
No tak. Żaden tam ze mnie jest antropolog. Jak kogoś to zainteresowało, polecam książkę Davida Graebera. On tam moim zdaniem stawia dobre argumenty przeciwko tej tezie o tak zwanym pierwotnym barterze i tyle. No. Myślę, że książka jest wartościowa. Pierwotny barter brzmi jak prawie Roland Barthes. Dobra. Aha. Identyfikacja. Następna figura retoryczna, bardzo podobna do tej poprzedniej, czyli poprzednia, przypominam, to było odwołanie się do takiej historii, to znaczy nie odwołanie się, pozbawienie historii, na odwrót, pozbawienie historii. Natomiast drugi argument jest taki, że drobnomieszczanin nie może sobie wyobrazić innego z dużej, czyli tego innego, który znajduje się poza kategorią społeczeństwa albo poza tą... powiedzmy, no nie należy może do tej klasy, jak to nazwać nawet, no dobra, niech będzie klasa wyzyskiwaczy, klasa bogaczy, klasy rządzącej, czy tej elity tak zwanej. I co gorsze, mieszczanin nie może sobie wyobrazić tego, a jeżeli już wyobraża sobie taką biedną osobę, takiego żebraka, to tylko w swoich kategoriach. To znaczy stawia jego na tym samym miejscu, po prostu no, coś takiego, że może mu zarzucić na przykład, a dlaczego on jest biedny? Dlatego, że się nie starał, dlatego, że po prostu, no, nie, że życie tak się ułożyło, ale unika w ogóle takiej wersji tylko dlatego, że się nie starał, tylko dlatego, że jest leniwy i tak dalej i po prostu nie jest taki jak ja, przecież to jest proste takie osiągnięcie sukcesu. Dlaczego to kraje biedne są takie? Dlatego, że bo też biedne. Właśnie, bo tak, tak, tak. To leniwi. Leniwi. Ignoruje się ten fakt i tutaj już jeszcze kolejna rzecz. Pojawia się tak zwany zdrowy rozsądek. Powołanie się na zdrowy rozsądek. No to może jeszcze przejdę do tego, ale spodobało mi się, jak to on użył tą figurę identyfikacji do pojęcia egzotyzmu. Jeżeli weźmiemy jakiegoś właśnie, no on oczywiście pisze to z perspektywy Francji, no to mówi tam o czarnoskórych, o Rosjanach, tak, wtedy dużo Rosjan tam też emigrowało. No i mówi, że nawet jeżeli próbujemy ich postrzegać jako nieobcych, to znaczy ten mieszczanin próbuje ich postrzegać jako nieobce figury, to i tak ich klasyfikuje jako takie przedmioty egzotyczne, że to jest egzotyka, to jest taka parada, nie wiem, taki cyrk, jak to się nazywa po polsku, bo nie wiem, zwyrodnialców czy coś takiego. No wiecie, o co mi chodzi może, nie? Chodzi o jakieś takie miejsce, tam gdzie pokazuje się potwory, tak? I się płaci za to pieniądze i... Ludzkie znaczy... to? Proszę? Jezu, było coś takiego, ja wiem, o co ci chodzi, menażeria. Aha, było coś. Znaczy wiem, no jakiś tam wystawa niesamowitości, coś tego rodzaju. Ja wiem, w XVIII-XIX wieku takie obłożne właśnie trupy jeździły. Tak, i to Stanach Zjednoczonych, taki naczelny temat freak show, prawda? Coś takiego. Fotografowali ciągle takie anomalie. Zobaczcie tam, powiedzmy, nie wiem, Karła. Tak, i, tak. Nie, osoby, która ma gdzieś dziwnie owłosiona i tak dalej, i tak dalej. Tak, właśnie, no i tak klasyfikuje je według swoich wyobrażeń, według tych właśnie poglądów takich. No co tam jeszcze pojawia się? Może to już do was skieruję to pytanie, czy coś tam jeszcze fajnego znaleźliście? Czy na pewno tam jest trochę więcej niż tutaj powiedziałem. Oczywiście ja przytoczyłem takie skrajne przykłady. Chodzi ci jeszcze o tą trójkę? Tak, tak, identyfikacja... Tak, to co powiedziałem, drobnomieszczanin jest człowiekiem niemogącym sobie wyobrazić innego. Tak, bardzo ciekawe tutaj jakby jest jedno z tych takich paradygmatycznych haseł kojarzonych z krytyką poststrukturalistyczną. Tutaj po prostu je widzę, nie? To co inne ulega redukcji do tego samego. I to będzie, to brzmi trochę jak taki slogan i to jest taki trochę slogan, ale no to na to ci poststrukturaliści będą zwracali uwagę, nie? Na takie rozmaite dyskursy, które mają tendencje totalizujące i właśnie sprowadzają to, co inne do tego samego, zamiast zachować różność różnicy, nie? Mówiąc tak też trochę tym żargonem w rodzaju jakiejś Derrida czy Deleuze'a.
Ale no, zarzut redukcji tego, co innego, nie tego, co różne, tego, co niesprowadzalne, czyli właśnie czegoś egzotycznego, osoby z innego kraju, osoby o innym kolorze skóry do tego samego, niemożliwość wyobrażenia sobie innego jako innego, nie? To będzie bardzo mocno piętnowane, czy tam jakoś dekonstruowane, pokazywane przez tych myślicieli poststrukturalistycznych i tutaj bardzo zwracając na to uwagę, się ustawia trochę w jednym rzędzie z nimi. Tak, to co ja mógłbym jeszcze powiedzieć, to te przykłady, jakie on podał, czyli właśnie egzotyzm, bardzo mi się skojarzyło właśnie z też bardzo pozostającą książką właśnie tej tradycji poststrukturalistycznej, czyli to jest Edward Said, Orientalizm. I on tam właśnie bardzo ładnie tu właśnie pokazał, w jaki sposób my, zachodni Europejczycy, jakby wschód to jest pewna taka soczewka, nie? Orient to jest pewna taka soczewka i my na tych ludzi wschodu rzutujemy de facto, czy jakby Freud powiedział, że jakby następuje pewna projekcja albo nas samych, albo właśnie to jest coś całkowicie rozmytego. Można powiedzieć, że tak jak Bart mówił na przykład, że jakby ujmujemy całość, nie próbujemy tego zrozumieć, tylko ujmujemy całość jako absurd, nie? I to jest właśnie tego rodzaju procedura, nie? I o tym właśnie Said pisze w Orientalizmie. Nie wiem, czy to jest na polski przetłumaczone. Tak, sobie tak, chyba jest. Na pewno jest. Chciałem nawet przeczytać. Artur Popławski pisze, nie może sobie wyobrazić kogoś, kto nie akceptuje mitu. Skoro mit to naturalizacja porządku, to kto go nie akceptuje, jest nienaturalny, zboczony lub szalony, tak. Muzeum Osobliwości Kackas napisał, tak. Krzysztof. Tak, zwłaszcza ta angielska nazwa Freak Show, która pojawia się wcześniej w komentarzach, to jest to. Tak. Czy nie można wyobrazić sobie kogoś, kto nie zaakceptuje porządku mitu? Można, moim zdaniem, w sensie Bart nawet uważa, że on jest kimś takim generalnie, semiolog jest kimś takim. Sama zabawa z byciem semiologiem polega trochę na tym, że generalnie semiolog wchodzi na ten metapoziom, powiedzmy, znajduje te mity i po prostu je, no nie chcę powiedzieć dekonstruuje, bo to nie jest dekonstrukcja, ale jakoś je rozbraja, nie? Ryzykiem tego jest to ryzyko opisane na samym końcu książki, że sobie jakby za bardzo wleci z tego nurtu rozumienia życia społecznego, bo się za bardzo oddali od tego społeczeństwa, ale no niemniej wydaje się, że że sama idea wyjścia poza mit jest nie tylko jakby przewidywana przez tą teorię, ale też pożądana, nie? Że ostatecznym celem powinno być właśnie uwolnienie społeczeństwa od tych mitów mieszczańskich. No tak. Tak, i tutaj właśnie to, co powiedział Adam, mi się to bardzo kojarzyło, bo mimo wszystko to są w pewnych momentach przystające do siebie teorie. To, co Nietzsche mówił o woli mocy, prawda? Że jakby silniejsza interpretacja pozostaje, nie? Że trzeba wyprzeć inną interpretację, swoją mocniejszą, jakby wkomponować, prawda, w rzeczywistość woli mocy. I tutaj jakby też mi się wydaje, że tu jakby podobna jest, jakby Nietzsche to służy za pewien przykład, jak wygląda moment, kiedy jakby cała rzeczywistość się ulotni, no goś po prostu stracił, po prostu oszalał. Nie? I tutaj zostaje pokazane, prawda, kiedy jakby rzeczywistość sama jest sobie interpretacją, no i jakby nie ma się za co złapać. Nie? I tutaj mi się wydaje, że Bart też bardzo dobrze to ujął, że mitologowi też może się rzeczywistość, prawda, z rąk wyśliznąć. Tak. Jeszcze mamy... Pomysł ciekawy generalnie, że Nietzsche, powiedzmy, po wypadku turyńskim byłby osobą, która straciła kontakt z bazowymi takimi sterami rzeczywistości, czy punktami orientacyjnymi, nie? Na mapie jakiegoś takiego kontaktu ze światem. Trudno powiedzieć. Na pewno przypadek jest ciekawy. Na pewno sam Nietzsche dążył do jakiegoś takiego świata właśnie ten, w którym mitologia zostanie odrzucona, nie? To miał być ten świat po... Trochę może nawet nie dążył, ale go rozpoznawał. To jest ten świat po śmierci Boga, nie? Wraz tam z końcem, ze śmiercią Boga upada ten główny mit, powiedzmy, z Europy. Potem jest zmierzch Bożysz, czyli próba kolejnych umocowania tam kolejnych mitów, ale one wszystkie upadają, postępuje proces nihilizmu. Nie wiem, ciekawe nawiązanie na pewno.
Ale to jest też interesujące, bo Lewis-Strauss, jak go czytaliśmy, opisał o bardzo podobnym ryzyku. On jako antropolog też się czuł taki wyobcowany ze społeczeństwa i też czuł, że no właśnie, jakoś antropolog nie jest u siebie ani u tych ludów, które bada, ani nie jest u siebie w kraju, nie? U siebie jest nigdzie w zasadzie. Ciekawy problem. Tak, nie jest zakorzenione do końca. Jeszcze przeczytam kilka rzeczy. Tak, Michał Kwiatek pisze, już samo wprowadzenie pojęcia lewicy i prawicy jest wytworzeniem mitu dwóch spójnych, homogenicznych grup społecznych. Artur Popławski, chodzi mi o to, że ten, kto akceptuje mit, nie może sobie wyobrazić i zaakceptować tego, kto nie akceptuje mitu, tak? I jeszcze 1920 Oki pisze, 1942, dobrze. A walka klas nie jest formą naturalizacji rzeczywistości? Trzy różne uwagi. Czy pojęcie lewicy, prawicy jest wytworzeniem mitu dwóch spójnych, homogenicznych grup społecznych? Czy wprowadzenie tych pojęć nie jest przypadkiem? No. Dobra. Moim zdaniem pojęcie lewicy i prawicy zostały wprowadzone w bardzo fajny sposób. W sensie były te obrady tego jakiegoś tam parlamentu francuskiego po rewolucji i prawica to są ci, co siedzą na prawo od króla, lewica to są ci, co siedzą na lewo, nie? I elo po prostu. Problemem jest to, że potem wszystkie europejskie systemy polityczne podchwyciły te dwa pojęcia. No i one się też jakby pozmieniały w czasie, nie? Więc faktycznie trudno jest powiedzieć, czym dzisiaj jest prawica i lewica. I te pojęcia są takie dosyć mętne, w każdym razie bardzo mocno ulegają szybkim przemianom, nie? Jakbyście zapytali, powiedzmy, zwolennika lewicy z czasów epoki Clintona i Blaira, czyli z wczesnych lat 90., czym jest lewica, to uzyskalibyśmy bardzo różną odpowiedź, nie? Od rozumienia naszego, czy znowu takiego bartowskiego. Z prawicą zresztą podobnie, nie? Tam prawica tych tam, powiedzmy, wyborców Donalda Trumpa i QAnonu, to jest bardzo inna prawica niż ta bushowska, która walczyła z terroryzmem. Tak. Komentarz a propos tego, że czy walka klas nie jest formą naturalizacji rzeczywistości? Szczerze mówiąc, nie wiem, jak do tego się odnieść. Okej, to nie odniosę się do tego, chyba że chcecie coś tutaj dodać, albo przechodzimy po prostu do następnej figury. Mi się wydaje, że... Znaczy tak, no o ile tutaj faktycznie to niesie ze sobą pewne, że tak powiem, metafizyczne presupozycje, czy tam, że tak właśnie wygląda świat, że o ile to nie jest jakby kategoria analityczna, czy że faktycznie można na bazie tego, że walczą ze sobą klasy, przewidywać pewną przyszłość, jakby odczytywać przeszłość i tak dalej, a o ile to nie jest to, a jest to jakby pokazane, że tak jest po prostu, nie? To już jest w pewnym sensie naturalizacja, nie? To jeżeli to nie jest jakby kategoria analityczna, ale jest to kategoria, można powiedzieć, metafizyczna, no to tutaj można według mnie mówić o naturalizacji. No tak jak robili to w Związku Radzieckim, tak? Sztucznie tak, wywołać tak. Walkę klas, albo uznać po prostu zabijanie tych kułaków, czy tam, no to nie jest śmieszne, ale uznać to za walkę klasową, tak? Przemoc i terror to jest walka klasowa. No to w takim razie tak, to jest pewna forma mitologizacji i uproszczenia sobie tej rzeczywistości, albo takie powołanie się na tą walkę klas. Jeżeli to jest kategoria metafizyczna tutaj. Jasne. Ja zawsze mam takie wrażenie, jak się czyta tych XIX-wiecznych socjologów socjalistycznych, walka klas wydaje się być pojęciem, które jest jasne, dobrze sprecyzowane i dobrze odnoszące się do aktualnego dla nich kontekstu polityczno-społecznego, nie? Czyli są tam ci wielcy przemysłowcy, oni mają fabryki, w tych fabrykach są ci robotnicy, którzy przeszli z wsi do miast i tworzą tą klasę robotniczą i to wszystko się wydaje dosyć dobrze pasować. Im dalej w las, tym więcej drzew, nie? W sensie jak się już patrzy na XXI wiek, wchodzi się w te analizy na przykład, nie wiem, intersekcyjne, na kategorię klasy nałożony jest gender, rasa, narodowość i tak dalej, to moim zdaniem kategoria klasy się zaciemnia, nie? Już tak do końca nie wiadomo, czym jest ta walka klas. Ale patrząc na tych XIX-wiecznych tak zwanych klasyków tam socjologii czy myśli socjalistycznej, to wydaje się być fajne pojęcie, które dosyć operacyjne, nie? I sporo tłumaczy tej rzeczywistości społecznej.
skądinąd, prawda, jeżeli jakby popatrzeć na pewne nurty postmarksistowskie, czy jakby próba reinterpretacji myśli Marksa, no to jakby w dalszym ciągu coś takiego jak analiza walki klas jako kategoria analityczna, to pozostaje jak najbardziej w mocy, mimo że pewne, że tak powiem, pewne współrzędne, o których mówiliśmy tutaj, w jakich była rozumiana tak zwana klasa, no rozmyły się, prawda? Tutaj klasa została przeniesiona właśnie na płeć, na wiek też, na rasę i tak dalej. Tak, to problem jest z tym pojęciem, bo dlatego Weber później reinterpretował to i też co innego stworzył. Dobrze, anizm. I to jest ciekawa figura z tego powodu, że jeżeli te wcześniejsze... Aha, tautologia? Tak, faktycznie, tautologia. No to jest bardzo znana figura. To jest to, tutaj, nie wiem, ja bym nie zatrzymał się za długo na tym. No tautologia, wszyscy wiemy, czym jest tautologia. Wszyscy wiemy. Nie jest to słowo piękne, jak twierdzisz sam Bart. Tak, tak. Idem per idem. To jest słynny ten taki zarzut, który często się stosuje. Zresztą w filozofii dużo jest takich definicji, tak, w stylu fenomenologia to nauka o fenomenach na przykład. To samo przez to samo. Możemy te przykłady mnożyć, natomiast no co Bart mówi, dlaczego on w ogóle to do prawicy odnosi? Przecież to może się odnosić do każdej innej, do każdego innego, jakiejś partii czy lewicy, tutaj nie ma różnicy chyba. No mi się wydaje, że tutaj generalnie to, co tutaj jest ważne, no to tutaj faktycznie pewne ciągotki polityczne w takim właśnie definiowaniu tego samego przez to samo. No i tutaj właśnie on podaje to, że teatr to jest teatr, nie? Że to jest teatr mieszczański, jakby jednocześnie pozostaje czymś takim rozmytym, jakby nie do zdefiniowania, ponieważ każda próba definicji byłaby pewną profanacją, można powiedzieć. Nie? A z drugiej strony właśnie tautologia, czyli definiowanie tego samego przez to samo, jest pewnym świadectwem śmierci, jak on to nazywa, języka, nie? Czy zdrady przez język, czyli że generalnie nie jest się w stanie czegoś zdefiniować, i odnosi się to do tego samego, co jest właśnie bardzo, jak się zastanowimy, zresztą Bart to też mówi, bardzo autorytatywne, nie? Tak jak mówią na przykład rodzice, że czemu kurczę, nie mogę, nie wiem, Izaka, nie? Nie, a tata czy mama odpowiada, bo tak, nie? I to już wiadomo, że jest autorytet, że jest do pewnej wyższej, wyższym statusie społecznym, to źle się, prawda, odnosi do rodziców, natomiast to już widać, że jest pewien autorytet i z tym nie ma dyskusji, nie? No ja sobie tutaj na przykład wynotowałem, że obecnie na przykład w dobie, kiedy, prawda, jest straszny jakiś taki na męskość moda, czy generalnie, że każdy chce być męski i chce udowadniać swoją męskość, no to tutaj taką powtarzającą się mantrą, prawda, taką tautologiczną, no to jest właśnie powiedzenie, że chłop to ma być chłop, nie? No tak, i to jest tak, właśnie tak. Tego rodzaju, prawda, tautologia. No to jest to wiadomo. To jest to wiadomo, którego się często używa. Sam stosuję tą figurę, ale to w kontekście zakładam, że wiecie, o co mi chodzi, ale to można też w różnym kontekście różnie stosować i jak się pada, to wiadomo, to już no, nie wiadomo właściwie, ale tak można coś potwierdzać często. Dobrze, jeszcze komentarze. Nowy sekcjoner pisze, pozdrówcie Wojtka Suchodolskiego. Czy Wojtek Suchodolski nam wpłaci donate? To jest pytanie. To bardziej kwestia kiepskiej definicji niż mitu zatem. To chodziło o lewicę i prawicę. Tak. Michał Kwiatek. Przez mit rozumiem duże uproszczenie rzeczywistości, wrzucając ludzi do jednej z dwóch szuflad. Tak. I Michał Kwiatek dodaje jeszcze, szczególnie nawiązując do funkcji odhistorycznienia, lewica i prawica jawią się jako odwieczne, uniwersalne funkcje. Można to tak próbować ugryźć. Natomiast czy to coś wnosi nowego?
No tutaj to jest właśnie ta sama kwestia, czy posługujemy się jako kategorią, że tak powiem, już na zawsze daną, czy właśnie jako kategorią analityczną. Że coś jest łatwiej, prawda, rozpoznać, łatwiej jest coś badać, pewne zjawiska empiryczne, można powiedzieć, przez jakby rozgraniczenie na prawicę i lewicę, czy też nie, nie? Jeżeli tutaj faktycznie używa się tego jako kategorii analitycznej, a nie takiej od zawsze danej, naturalnej, no to raczej jest to, raczej nie jest to mitem. Znaczy na pewno nie jest to mitem. No, zwłaszcza, że to podział polityczny bardzo słabo się odnosi do świata sprzed rewolucji francuskiej, nie? Sprzed tego zwanej Wielkiej Rewolucji, tam z tego końca XVIII wieku. No ale faktycznie żyjemy trochę w takim, po prostu wydaje mi się, że ludzie trochę tak mają, nie? Że generalnie przyzwyczajają się do tego, do status quo i trochę im się wydaje, że to, co jest teraz, było zawsze, nie? Zresztą Bart tutaj przytoczę, w przypisie bardzo fajnie się wypowiedział na ten temat. Muszę to znaleźć. Kilka. Ojejku. Już. Dobrze, tutaj. Mhm. Do zasady przyjemności człowieka freudowskiego można by dodać zasadę jasności ludzkości mitologicznej. Tu tkwi cała dwuznaczność mitu. Jego jasność jest euforyczna, prawda? Mhm. I tutaj jakby jest pokazane, że w pewien sposób to, co jest łatwo dane, to, co jest łatwe do szufladkowania, można powiedzieć, tym łatwiej, prawda, przyswajalne, chociaż uproszczone i zubożone, no to można powiedzieć, że można to podciągnąć pod freudowską zasadę przyjemności. Nie? Tak. Anianizm. Fajna figura retoryczna, wcześniej nigdy o niej nie słyszałem. Chyba, że może jakoś inaczej to się nazywało, ale pierwszy raz coś takiego zobaczyłem i byłem zaskoczony tą nowością, świeżością jakąś, że nareszcie coś innego. Czym jest anianizm? No, najprościej mówiąc, może tak wprowadzając do tego anianizmu, no to jest powiedzenie takie, że ani to, ani tamto. Tak mówimy tak często. Natomiast jak działa ta figura retoryczna? Macieju, bo tam podniosłeś kartkę, chciałeś coś powiedzieć. Nie. Dobra. No to ja może przeczytam fragmencik tutaj, króciutki. Odnajdujemy tu figurę wagi. Rzeczywistość najpierw redukuje się do analogii, czyli bierzemy, tak, porównujemy, że to jest podobne do tego, a później potem ją się waży, tak? To jest, pada to powiedzenie, że to jest podobne. W końcu stwierdzamy równość, pozbywa się jej. Tak, to jest podobne do X, tam, pedofilii. To jest złe, że to jest podobne. No, świetna figura, ale nie wiedziałem, że to można tak ją rozpatrywać. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o anianizm. W astrologii na przykład Bart pisze, można rozpoznawać zło. Sekundę. Na przykład w astrologii zło wyrównuje ta sama ilość dobra. Są one zawsze ostrożnie przepowiadane w perspektywie mającej nadejść kompensacji. Ostateczna równowaga unieruchamia wartości, życie, przeznaczenie i tak dalej. Nie ma już niczego do wyboru, trzeba przyjąć wszystko. Okej. Okay. Może... No proszę, Adam. Nie, spoko. Ja się tak wracałem do astrologii, to dzisiaj już nie damy tego rady omówić, ale wydaje mi się tak, że właśnie mitologia to jest książka, która się składa z dwóch części, nie? My od tych trzech spotkań czytamy tak naprawdę tą część drugą, która nazywa się mit dzisiaj, jest taka bardziej teoretyczna, ale jest ta część pierwsza, po prostu mitologię. Jest tam rozdział astrologii, który sobie dzisiaj czytałem, tam trzy strony, bardzo fajne generalnie, więc jak... Dzisiaj po prostu już nie sądzę, żebyśmy dali radę coś o nim tam więcej powiedzieć, ale kogoś interesuje zjawisko astrologii, to myślę, że warto zobaczyć, co Bart ma na ten temat do powiedzenia. Bez wątpienia duża wyżywotność astrologii, ciągła, taka odradzająca się po prostu i to wbrew różnym takim siłom społecznym, nie? Jest fascynująca i też jest jedną z takich cech współczesnego mieszczaństwa nadal, nie? Na przykład Kościół ostro walczy z astrologią, nie? Uważa, że to działalność diabła, tak można powiedzieć. Ale ta astrologia jest nie do zabicia po prostu. W każdej gazecie są horoskopy. Nikt tego nie, znaczy no nie chcę powiedzieć, że nikt tego nie lubi, nie? Ale powiedzmy, że świeckie siły, powiedzmy, nie wiem, jakieś tam uniwersyteckie czy naukowe też nie lubią astrologii. One nie cieszą się estymą na uniwersytetach.
Więc jest atakowana jednocześnie ze strony kościoła i ze strony, powiedzmy, nie wiem, świeckich elit tak zwanych, nie? Ale po prostu nie do zdarcia. Tak co do anianizmu, to stosowałem tą figurę, tak mi się przypomniała a propos astrologii. Brałem filozofię kontynentalną, porównywałem do astrologii i nie wiem, czy wiecie, tam tak. Jest uśmiechnięta taka twarz i później wkurzona, że na astrologię wkurzona, a filozofia kontynentalna uśmiechnięta, no i to jest takie, że należy w takim razie wszystko odrzucić. Oczywiście przesada, ale w memach wszystko można. Jak to mówił Feyerabend. Dobra, kwantyfikacja jakości. Ja jeszcze ja się odniosę do tego anianizmu, ponieważ tutaj generalnie najważniejsze mi się wydaje, to co zostało powiedziane przez Barta, to jest to, że to jest figura mieszczańska, a nie drobnomieszczańska. Aha, faktycznie. I generalnie tutaj właśnie jest ta figura wagi. Figura wagi, która właśnie najpierw sprowadza do analogii jakby można powiedzieć, zubaża z treści i sprowadza do formalnej właśnie równoważności. I tutaj właśnie bardzo mocno się trzymałem tego rozróżnienia, że jest to raczej mieszczańska niż drobnomieszczańska, ponieważ mieszczańskość, prawda, jakby jest blisko związana z liberalizmem politycznym, prawda? I pewnym takim, można powiedzieć, obecnie można powiedzieć, że to jest pewien centryzm, tylko taki rozumiany w sposób taki raczej nie tak jak u nas w Polsce, bo u nas w Polsce centryści to są raczej tacy bardzo, bardzo na prawo, ale nie o tym. W każdym razie chodzi mi o to, że ten anianizm, prawda, taka figura, którą my spotykamy na co dzień, właśnie to też jest znamie odpolitycznienia, no to tutaj właśnie jak się spotyka, prawda, rozmawia się z kimś, no to jest wprowadzenie. Ani skrajna lewica, ani skrajna prawica, prawda? Czyli, że ani to nie jest akceptowalne. Pomimo jakby jakościowych różnic treściowych, zostaje to jakby ujęte w takie formalne ramy, zrównoważone i powiedzenie, prawda, że skrajna lewica jest tak samo zła jak skrajna prawica, prawda? Że, albo, że każda skrajność jest zła. Ani to. Tak, a polityczne takie podejście, tak. No. Dokładnie. No, to w tym, i to jakby to apolityczne podejście nazywa się, nie wiem dlaczego, krytycznym. No dobrze, ciekawa pozycja. Bardzo, bardzo, bardzo. Symetryzm tutaj piszą. Przez lata było jakby, że wiecie, mamy do wyboru albo złodziei, albo świrów, nie? Czyli nie da się zagłosować na nikogo. To niech PiS przyjdzie do władzy i będzie okej. Dobra. Nie będę już tutaj wprowadzał tych wątków. Przejdę do następnej rzeczy. Kwantyfikacja jakości. Przechodzenie jakości do ilości, czy redukcja, raczej redukcja, bo przechodzenie jakości do ilości to brzmi jak odwrócona teza hegelowska. To już taki wprost tak. Dialektyka przyrody Engelsa, nie? Tak, tak. Redukuje się każdą jakość do ilości, tylko oczywiście jako figura retoryczna. Co tutaj Bart ma na myśli? No na przykład podawany przykład wcześniej z teatrem, mówiliśmy o tautologiach, natomiast można ten teatr jakoś ocenić, wycenić na przykład według tego, ile tam będzie efektów specjalnych, albo jak te gwiazdy będą się zachowywać tam, powiedzmy, jeżeli będą wyrażać więcej ekspresji, no to w takim razie przekładamy tą ilość na jakość, więc bilety powinny być droższe. Taki absurdalny trochę przykład, ale też można to nazwać taką krytyką rozumu właśnie technicznego, tak, który chce wszystko przekalkulować, wymierzyć tam poziom szczęścia, jakoś podać ilość tego poziomu i później to spieniężyć. No to różne przykłady pojawiają się. Ja bym szedł też dalej w stronę następnej figury retorycznej, chyba że chcecie coś dodać jeszcze. Mamy jeszcze. Ja bym dodał tutaj jeszcze to moje rozpoznanie, ponieważ generalnie tutaj co Bart powiedział, a propos, bo on mówił o teatrze, prawda, czyli że esencja teatru jest jakby nieredukowalna, nie? Czyli że tego się nie da się tego rozłożyć, bo inaczej byłaby to profanacja. I to, co ja na przykład zauważam obecnie, to jest właśnie takie zrównoważenie, znaczy nie, inaczej. Na przykład potraktujmy dwie
postaci historyczne, prawda? Stalina i Pinocheta. I mamy w danym momencie na przykład, prawda, zaczynamy od tego, że żadna zbrodnia nie jest zła, prawda? I to oczywiście ja się z tym zgadzam, żeby nie było, że jest jakiś apologetą Stalina czy coś. I tutaj generalnie chodzi o to, że na samym początku jakby ujmuje się pewną esencję, czy pewną presupozycję, prawda? Mówi się, że żadna, że każda zbrodnia jest zła, nieważne jak duża i tak dalej, i tak dalej. A kiedy na przykład się zapyta, prawda, człowieka, kto gorzej postąpił, czy gorzej postąpił, prawda, Stalin czy Pinochet, no to tutaj zawsze jest odwołanie, że Stalin więcej zabił, prawda? I zawsze jest właśnie to przy tej pierwotnej jakości, tej deklaratywnej, można powiedzieć, jakości równoważnej, że i to jest bardzo złe, zostaje przetworzone na ilość i właśnie wykorzystany do swoich celów de facto, no bo mimo wszystko prawica, czy też ten mit prawicowy bardziej by obecnie sympatyzował z Pinochetem niż ze Stalinem. Jasne. Przeczytam komentarze. Krzysztof Góral pisze, ja bym upatrywał w cyklicznych boomach na astrologię kompensowania postępującej technokratyzacji życia, powrotu do pewnego naturalizmu. Siąs pisze, witam serdecznie i pragnę gorąco pozdrowić pana Macieja. Pozdrawiamy pana Macieja, tak, nowy selekcjoner. Symetryzm jako fatum debaty, widmo dyscyplinujące. Dobrze. Adamie, coś chciałeś chyba powiedzieć, bo tak przerwałem komentarzami. Czy... Nie, spoko. Jeśli chodzi o tą astrologię, wydaje mi się, że tak zwane zmniejszenie znaczenia tradycyjnych religii w Polsce, zwłaszcza katolicyzmu, będzie otwierało przestrzeń właśnie dla rozmaitych alternatywnych ruchów religijnych, zwiększonego zainteresowania buddyzmem czy myślą indyjską, bo właśnie jogę, astrologię, czy szeroko rozumiany New Age, no i tyle. Po prostu diagnoza nie jest jakaś super oryginalna, po prostu wydaje mi się, że jest adekwatna. A jeśli chodzi o ten teatr, to mnie tutaj się rzuciło jakby w tym paragrafie bardzo fajne zdanie. To jest w nawiasie, Barta tutaj teraz będę cytował, mówienie o teatrze w sposób naukowy jest zakazane niczym zbrodnia przeciwko esencji, więc najczęściej wszelkie intelektualne ujęcie teatru zostaje zdyskredytowane przez nazwanie go scjentyzmem, językową pedanterią. Nie wiem, ze mną to jakoś rezonuje, w sensie to jest zauważony przez Barta pewnego rodzaju niechęć mieszczaństwa i drobnomieszczaństwa do tego, co można by nazwać teorią, nie? Przez duże te, zwłaszcza poprzez humanistyki, nie? Że sztuka generalnie to jest to, co mi się podoba, nie? I to jest ważne, nie? Tam głupi myśliciele piszą jakieś skomplikowane teksty z dziwnymi pojęciami, nie? Kogo to obchodzi? Jak mi się podoba, to jest dobre. I tam nieważne, co tam dziwni Francuzi o tym sądzą. Wydaje mi się, że ta niechęć do teorii w obszarze humanistyki jest zauważalna i być może też jest jednym z takich typowych cech właśnie tej mentalności mieszczańskiej. A ja to w ogóle jakoś zrozumiałem tak, że właśnie chęć do teorii, nie wiem dlaczego, teraz mi się to źle skojarzyło, w sensie, że na odwrót, że właśnie teatr mieszczański jest dobrym przykładem tej sprzeczności. Z jednej strony teatr jest dany jako pewna esencja nieredukowalna do jakiegokolwiek języka, którą odkrywa się tylko w samym sercu. Intuicyjnie to jakoś nadaje mu ulotne dostojeństwo. Sekundę. Aha, no chyba tak. Bo ja to w ogóle jakoś inaczej zrozumiałem na początku, bo zrozumiałem, że to jest jakaś krytyka akademizmu takiego twardego. Natomiast podejście... Dobra, nieważne. Nie będę już tutaj dywagował więcej. Stwierdzenie. Kolejna figura retoryczna. Tak, tutaj w ogóle w komentarzach też się powołał, było pytanie, czy tautologiczna figura może być argumentum ad chłopski rozum. To co do tautologii to raczej nie, ale właśnie to stwierdzenie jako figura retoryczna to tutaj moim zdaniem chłopski rozum pasuje doskonale. Nie? To jest dokładnie to. Znaczy mi się wydaje, że te figury jakby tutaj Bart na samym końcu jakby wyprzedzam trochę fakty, powiedział, że można te wszystkie 7, bo teraz będziemy omawiali ostatnią, można je wszystkie odnieść do albo esencji, albo równoważników, prawda? Albo są te esencje i równoważniki, prawda? Więc tutaj te wszystkie jakby figury ze sobą
są w ścisłym, można powiedzieć, związku. Nie? Tak, tak. Tak. Generalnie tam one są podobne do siebie. Oczywiście. No stwierdzenie właśnie to a propos podobieństwa jest bardzo też podobne do innych. Czym jest stwierdzenie? No, to jest powołanie się na zdrowy rozsądek, z tego co tutaj zrozumiałem, że tak po prostu jest, ale czy są jakieś wyróżniki tego stwierdzenia? Mit zmierza do przysłowia, jest tutaj takie powiedzenie, że mit chce przebrać formę przysłowia, udać taki właśnie mit ludowy, zostać mitem, tak, wiecznym, znowu tą wiecznością. Tak, ja mam ciekawy moim zdaniem fragment jest, który odróżnia ludowość czy wiejskość od mieszczaństwa za pomocą środków wyrazu, który jakby przyjmują, nie? Jest taki fragment, że ludowe przysłowie o wiele częściej przepowiada niż twierdza. Jest ono ciągle słowem ludzkości, która się tworzy, a nie tej, która jest. Natomiast mieszczański aforyzm należy do metajęzyka. Jest to język wtórny, który działa na przedmiotach już spreparowanych. Jego klasycznym formą jest maksyma, nie? Więc byłoby wieś, przysłowia, miasto, aforyzmy, nie, maksymy. Jest taka twórczość moralistów, tego typu rzeczy, nie? Dzisiaj to pewnie byłby jakiś taki inspirujący plakat. Czas to pieniądz, tak mi się skojarzyło teraz. Tak, i właśnie ja tutaj to rozgraniczenie na przysłowie ludowe i na maksymę czy aforyzm miejski, znaczy nie za bardzo do mnie trafia, no bo też się wiele razy spotykałem i że właśnie w warstwach, można powiedzieć, ludowych, czy po prostu u ludzi na wsi bardzo często są właśnie takie maksymy, które w pewien sposób opisują pewien stan rzeczy, a nie próbują przepowiadać. Nie są jakby związane, tak jak to tutaj zostało powiedziane przez Barta, że tutaj to jest zawsze związane z pewnym wytwarzaniem, nie? Że tutaj że pogoda idzie, takiej niby spreparował powiedzenie, prawda, wiejskie, Bart czy ludowe, że pogoda idzie, to jest bezpośrednie, prawda, bezpośredni sens tego to jest, że będą dobre zbiory, czy że będą dobre, że prawda, będą dobre plony. No i generalnie z tym ja raczej bym się nie zgodził. Według mnie też bardzo, bardzo są konserwujące pewne przysłowia i powiedzenia w warstwach ludowych i tutaj nie, raczej nie szedłbym w taką tego rodzaju chłopomanię, można powiedzieć. No, też wydaje mi się, że jeśli określić najważniejszą cechę wyróżniającą kulturę wsi jako jej tendencję do tworzenia jakichś takich powiedzonek o cechach predykcyjnych, to jakaś bzdura jest generalnie, nie? To po prostu nie jest prawda. No, też raczej się z tym nie spotkałem. No, to jest tą bajkę luźna obserwacja. Tak, luźna obserwacja mi się wydaje, Barta, i preparowana pod tezę, także tutaj generalnie raczej bym się z tym nie zgodził. Tak, jeszcze komentarze. Tak, fanklub pana Macieja pozdrawia. Czy taka totalna polityzacja rzeczywistości nie jest pewnym zagrożeniem sama w sobie? Wypadałoby się do tego jakoś odnieść. To już mówiliśmy o tym wcześniej. Ja nie wiem, do czego to jest nawiązanie, bo to jest stary komentarz, znaczy względnie stary. Do rewolucji prawdopodobnie, nie? Bo to właśnie rewolucja miała być takim całkowitym upolitycznieniem rzeczywistości, przez co mit będzie już w pewnym sensie niemożliwy. Mhm. To jest zagrożenie. Czy rewolucja jest groźna? To jest pytanie generalnie polityzacja, o charakterze. Tak. Totalna polityzacja. Dla kogoś na pewno jest, bez wątpienia. Głowy tam lecą, nie? No, można założyć, że wszystko już zostało spolityzowane i nie ma żadnej rzeczy, która jest poza polityką. Wtedy to, nie wiem, nie rozwiązuje problem, ale jakoś odpowiada na niego w bardzo uproszczony sposób. W momencie, kiedy wszystko jest polityczne, to w zasadzie nic nie jest już polityczne. Nie? Wszystko zostało znaturalizowane. Tak samo jak z estetyką. Jak wszystko jest uestetycznione, to tworzymy anestetykę czy coś innego jeszcze. Bart nie jest świadomy, że za językiem analizy też stoją nieredukowalne pojęcia, które trzeba przyjąć na wiarę, czy nie jest świadomy. Chodzi o jakieś aksjomaty, czy coś takiego?
Czy przyjąć na wiarę po prostu? Taki trop w rozumowaniu, który postuluje pewnego rodzaju fideizm, nie? Od fides, czyli wiara. Że twierdzi się, że pewne pojęcia bazowe trzeba przyjmować na wiarę. Ja się z tym nie zgadzam. W sensie jakby pewne modele rzeczywistości czy pewne obrazy świata po prostu są bardziej spójne, logiczne i przyjęcie ich wersji nie jest wyrazem wiary w to, a co innego, nie? Że jedni wierzą w naukę, a drudzy wierzą w religię. Po prostu na przykład przyjmujesz zestaw model rzeczywistości, który jest bardziej spójny, logiczny, nie? Czyli ma pewne takie tam, nie wiem, cechy, czy jest bardziej koherentny. Mhm. Więc nie zarzucałbym tego Bartowi, że tam, nie wiem, że za językiem analizy stoją nieredukowalne pojęcia, które trzeba przyjąć na wiarę. Sądzę, że on konstruując semiologię za dużo tam na wiarę nie przyjmował, nie? I to też nie jest tak, że wszystko trzeba na jakimś poziomie analizy przyjmować na wiarę. Do której klasy należy mem? Ja myślę, że do tej klasy proletariuszy kiedyś mema o tym też zrobiliśmy. Dobrze, że teatr to jest rozrywka dla tam... Boże, jak to było? Burżujów, kino dla mas, a memy dla proletariuszy. Dobra, co tutaj jeszcze byśmy mogli powiedzieć na zakończenie, takie podsumowanie tego wszystkiego, co już wymieniliśmy? Gdybyśmy mieli jakoś to podsumować, no właśnie. Co tu jeszcze mówić? No, wymieniliśmy wszystkie figury retoryczne. Podaliśmy przykład, różne przykłady z odpolitycznionym językiem. No, figury retoryczne, wydaje mi się, że mogłoby ich być więcej w sumie. Gdyby to była jakaś taka pełniejsza analiza, to można było więcej wymyślić. Ja mogę tutaj jedną od siebie dodać tak na zakończenie rozpoznania. To pewna faktycznie taka figura retoryczna, którą stosuje, można powiedzieć, ta czy ludzie, może inna definicja będzie, czy inny termin będzie lepszy, ponieważ tutaj prawica, jak mówiliśmy, raczej się zestarzało. Ja bym powiedział, że ludzie, którzy chcą utrzymać status quo, używają często takiej figury, gdzie, to jest bardzo freudowskie też, gdzie jakby swoją własną niechęć projektują na kogoś innego. I tutaj właśnie ja mogę na przykład dać taki przykład, że nie wiem, że na przykład na marszach równości, nie, że pewne akty wandalizmu, że są pewne akty wandalizmu i ktoś się odezwie, prawda, że no, że mi to nie przeszkadza, ale oni sami sobie szkodzą, ponieważ komuś tam już to przeszkadza, już to przeszkadza. Jest to projekcja na tego trzeciego, prawda? Tak. Na którego własne, że tak powiem. No, prawicowy gejt, znamy to. Tak, że projekcja na tego kogoś trzeciego, swoich własnych niechęci do tych pewnych grup. Są właśnie w pewien sposób projektowane i tutaj można by jako usłą figurę. Tak, to... tak, to jest w ogóle świetna figura, bo to jest takie jednoczesne stwierdzenie, że ja jestem oświecony, nie? Ja jestem z wami, reprezentuję wasze ideały, ale wyobraźcie sobie po prostu ciemne masy, które nigdy nie zagłosują na lewicę, jeśli nie zgodzicie się na tam konkordat i coś tam jeszcze, nie? Kompromis aborcyjny. Fajne, to jest bardzo popularna figura, tak mi się wydaje, nie? Ja jestem jak najbardziej postępowy, ale wyobraźcie sobie po prostu tych ciemnych jakichś tam wiśniaków. Tak. W ogóle można podciągnąć ten taki, to jest częste, zresztą to zostało wyspotowane, zresztą nie przeze mnie oczywiście, ale to już bardzo często się pojawia właśnie. Można powiedzieć, że to mogłoby się znaleźć właśnie w tych figurach. To jest właśnie na początku stwierdzenie, że ja nie jestem rasistą, ale... Ja nie jestem seksistą, ale, nie? I to też można by podciągnąć jako tą, prawda, figurę, można powiedzieć. Ja bym jeszcze tutaj zastanowił się nad tą... Tak. Z współczesnych figur typowych dla dyskursu prawicowego brakuje mi tej żelaznej logiki i faktów, nie? Jako takiego... że właśnie odwoływanie się do jakichś takich twardych rozumowań, obiektywnej rzeczywistości, nie? Logiki, nauki. Bardzo specyficznie rozumiany, ale właśnie taka idea, że jakby myślenie lewicowo-postępowe jest zideologizowane i irracjonalne,
a fakty, badania, przedmioty, nie wiem, tam ludzie w kitlach i laboratoria to stoją po stronie prawicowej. Nie? Interesujące przesunięcie, bo prawica się kiedyś nie odwoływała do autorytetu nauki, tylko raczej do autorytetu wiary. Dokładnie, tak to jest prawda. Jeszcze bym dodał tutaj, może tak, jeżeli chodzi o te figury retoryczne, to można by było spróbować, w sumie nie jest to potrzebne, ale gdyby tak się zastanowić z tych błędów językowych albo z błędów logicznych, bo to też są różne błędy, różnie się je klasyfikuje, stworzyć kolejne figury retoryczne i jeszcze bardziej nam rozszerzyć tutaj jeszcze jakąś figurę retoryczną z resentymentem, wymyślić jakieś figury retoryczne z odwołaniem się do różnych rzeczy, tam anegdotki jakieś, tak, która też często jest stosowana, ale to już w ogóle jakby zmienia perspektywę i to nie dotyczy tylko prawicy. Albo słynne okno Overtona, albo dowód z równi pochyłej, tak, to już takie rzeczy też często dowód z równi pochyłej w ogóle jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o kwestie aborcyjne, to wszędzie jest stosowane. Ja myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o omawianie mitów lewicy-prawicy. Nie podajemy tutaj może konkretnych granic. To jest wszystko takie na wyczucie trochę, dlatego że te granice, no nie da się wymienić wszystkich figur retorycznych. Bart chyba też wszystkich nie wymienia. No i można to traktować właśnie jako takie demistyfikujące po prostu, nie wiem, wprowadzenie do dalszych dywagacji na ten temat czy rozmyślań. No i to tyle na dzisiaj. Będziemy kończyć. Chłopaki, czy macie jakieś uwagi, komentarze, coś jeszcze? No właśnie, jeszcze komentarze może przeczytam. Team Ludowy, liczymy się, wpisujcie w się. Dobrze. Trzebiesza, chyba tak to się czyta. Nie chodzi o zrównanie religii do wiary, ale jednak też istnieje jakiś poziom subiektywny. To jest chyba do tego, co o fideizmie mówiłeś, Adamie. Mm-hmm. Tak. Jeszcze jest nauka z gwiazdką, ale nie wiem teraz, czy nauka ma zastąpić religię czy wiarę. Mm-hmm. Czy istnieje poziom subiektywny? Istnieje, jak najbardziej. Wszyscy jesteśmy podmiotami, nie? Perspektywa podmiotowa jest jakby w pewnym sensie niemożliwa do przekroczenia. Niemniej, ale wydaje mi się jakby, że tutaj trzeba rozgraniczyć pewne porządki, nie? Że kiedy Bart wypowiada się jako semiolog, to stoi za nim autorytet pewnego dosyć sformalizowanego myślenia, pracy w jakiejś takiej tradycji, gdzie jest jeszcze de Saussure, Lévi-Strauss i tak dalej. To nie jest tak, że jakby on to przyjmuje na wiarę na takiej zasadzie, jak się na wiarę przyjmuje na przykład istnienie, dajmy na to, zębowróżki, nie? Czy tam świętego Mikołaja. To nie jest ten typ wiary. Wiara to jest szerokie pojęcie, być może, no, bym się był gotowy zgodzić, nie? Że być może chodzi się do takiego etapu, że pewne pojęcia pierwotne systemów sformalizowanych wydają się być właśnie, wymagać skoku wiary, nie? Ale to jest inna wiara w innym znaczeniu niż taka wiara, że się wierzy w jakieś takie dziwne obiekty, czy nie wiem, w kosmitów, czy coś takiego. Ciekawy temat, nie chcę w to wchodzić. Mam tutaj dosyć skonkretyzowane poglądy, ale nie jestem pewny, czy jestem je w stanie jakby ładnie wyłożyć. No na pewno nie w te ostatnie minuty. Ja rozumiem, o jaką wiarę ci chodzi. Może rozumiem, tak mi się wydaje, że chodzi o jakieś kierkegaardowskie, jakieś takie rozumienie wiary. Tak, skok w wiarę, czy coś takiego. Nie wiem, czy dobrze teraz. Znaczy, to jest takie, wiesz, jakieś pytanie podstawy nauki, czy generalnie podstawy takich światopoglądów, czy one wymagają jakiegoś właśnie takiego skoku wiary. Może tak, nie chcę. To już ja nie chcę też mieszać pojęć, dobrze, bo to jest trochę inna rzecz. No to dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądali. Dziękujemy też, znaczy ja wam dziękuję przede wszystkim, Adam, Maciej, dziękuję wielkie, że jasne. Bierzecie w tym udział. I do zobaczenia jutro. Jutro będzie kolejny stream z Michałem. Będziemy rozmawiać o takim trochę zapomnianym, ale w Polsce chyba jednak znanym dalej. Sergiuszu Hesenie, to jest polsko-rosyjski filozof. Rosjanie piszą, że tylko rosyjski. Polacy piszą polsko-rosyjski, no ale to już inna kwestia. Omówimy tam trochę o pedagogice, o wartościach, o neokantyzmie będzie. Dobrze. Dawid, dziękuję nam. Trochę się spóźniłem, ale będzie co nadrabiać. Tak,
Dawidzie, i do zobaczenia. Jasne, do zobaczenia.